Dzień dobry, dzisiaj chciałbym przedstawić timelapse z rozkładu temperatur. Jedna klatka to jedna minuta w rzeczywistości. Nagranie ma 8155 w 139 godzin 33 minuty. To daje 5 dni i 19 godzin 33 minuty. Na 2 sekundy będzie się zmieniała godzina, poczynając od 21 dnia 16 lipca 2022 roku. Co 6 sekund będzie zmieniać się okres, a co 12 zdjęcie z 6 parametrami na wartości temperatur w reaktor numer 2. To niebieska linia na wykresie i pierwszy słupek od prawej temperatury w reaktora numer 3. To czerwona linia na wykresie zaraz pod niebieską i drugi słupek od lewej. Temperatura zewnętrzna to żółta linia i trzeci słupek od lewej. Wilgotność względna RH. To zielona linia i ostatnia wartość słupku. Pierwsze 24 godziny na wykresie pokazuje tendencję, gdy wzrasta temperatura zewnętrzna, maleje wilgotność i na odwrót. Możemy też zaobserwować, że bioreaktor numer 2, który ma odsłoniętą stronę od słońca, nagrzewa się mocniej niż bioreaktor numer 3, który jest owinięty. Widać także przesunięcie w czasie pomiędzy bioreaktorami o 2 godziny. Bioreaktor numer 3 później startuje z nagrzewaniem. Przesunięcie czasowe względem temperatury zewnętrznej, a wilgotnością, wynosi 8 godzin. Jeśli się dobrze przypatrzymy, to widać, że bioreaktor numer 2 po oddaniu gazu znowu zaczyna puchnąć. Przy obecnej instalacji będzie to lepiej widać, gdy w balonach będzie pojawiał się gaz. Kręciłem już wstępne filmy poklatkowe, ale w chwili obecnej biogaz jeszcze nie wrócił do swojej poprzedniej sprawności. Film był ciężki w przygotowaniu, ponieważ źle przygotowałem termometry i z początku bardzo słabo było widać temperaturę zewnętrzną i zbioreaktora numer 3. Wiele trzeba było się zastanowić, jaka to temperatura, lub trzeba było szukać innej, lepszej klatki. Ten film ogląda się dobrze, pokazuje zmieniający się dzień. Są lepsze sposoby na obserwację temperatury, na przykład Sun Off plus czujnik temperatury film na kanale Waldek Dudziński. Po 3 pełnych dniach widać lepiej sytuację, którą wspomniałem w pierwszej minucie 25 sekund tego filmu. Można dostrzec też, że temperatura bioreaktorów systematycznie rośnie. Oczywistym jest, że temperatura zewnętrzna jest głównym źródłem ciepła bioreaktora. Największym dowodem jest fakt, że gdy żółta linia przetnie niebieską i czerwoną, to te zgodnie z nią rosną i maleją. Niestety, bardzo ciepłe dni już się skończyły i dzieje się. Trzeba będzie pomyśleć o innym grzewaniu. Póki jeszcze w miarę ciepło, może zrobimy wygrzanie bioreaktora na słońcu, tylko później trzeba znaleźć lepsze ocieplenie, aby temperatura mogła dłużej przetrwać. Minimalne temperatury na bioreaktor numer 2 to 20,8 stopni Celsjusza osiągnięte o 9 dnia 17 i między 7 a 8 godziną dnia 18 lipca. Dla bioreaktora numer 3 to 18,5 stopnia Celsjusza osiągnięte o 10 dnia 17 i o 9 dnia 18. Zewnętrzna temperatura to 10 stopni Celsjusza, osiągnięta między 3 a 5 18 lipca. Maksymalna wilgotność to 59%, osiągnięta między 7 a 8 17 lipca. Maksymalna temperatura bioreaktora numer 2 to 36,9 stopni Celsjusza, osiągnięta o 18 dnia 21 lipca. Dla bioreaktora numer 3 to 32,7 stopni Celsjusza, osiągnięta o 21 dnia 21 lipca. Maksymalna temperatura zewnętrzna to ponad 50 stopni Celsjusza, osiągnięta od 14 do 16 dnia 21 lipca. Minimalna wartość wilgotności to 20%, osiągnięta 16-21 lipca. Mieszając substrat, osiągnąłbym inne temperatury, bardziej stabilne i możliwe, że wyższe. Dziękuję za dzisiaj. Czy mają Państwo jakieś pytania? Chwilowo może nie być odcinków na kanale.